Hej, witajcie się z powrotem, że zagrałem w Profesor Wright. Profesor Layton i tajemnicza wioska. Profesor Layton and the Curious Village. Gra, przy której bardzo ciężko mi się komentuje, ale jakoś się do tego przyzwyczaję. Te zagadki mnie trochę wykańczają, ale zobaczymy. To jest wyzwanie dla mnie, żeby się polepszyć. Okej, co możemy tutaj zrobić? Tu była chyba gdzieś zagadka, pamiętam. Weszliśmy ostatnio do tego domu właśnie. Zobaczmy, co tutaj takiego jest. O, ukryta zagadka! No co ty nie powiesz, Luke? Jesteś prawdziwym Watsonem. Czerwone i czarne karty, o nie. O, dwie talie bez jokerów, 52 karty razem, 26 osobno. A i B. Ach. Tutaj, patrzcie. 1000. To jest... No, trzeba tylko uważnie czytać, z tego co mi się wydaje. Jeżeli się nie mylę... Jeżeli dobrze rozumiem zadanie... Jeżeli się wszystkie z karty zwali razem i tak posortuje... No, dokładnie. Nie potrafię tego wytłumaczyć na słowa. Przetłumaczyć tego za bardzo nie potrafię, ale to jest dobre, to jest poprawne. Wystarczyło tylko przeczytać dokładnie. Co to za dziwny głos był teraz? Luke, co się z tą dzieje? Tutaj macie wytłumaczenie dokładne. Ale nie potrafiłem teraz znaleźć odpowiednich słów, żeby to wytłumaczyć. To właśnie jest taki mój problem z zagadkami. Nie potrafię tych zagadek wyjaśnić. Ale walkthrough i tak macie, bo pokazuję wam odpowiednie... I wyniki, powiedzmy tak. Co takiego... A, nic nie dostanę nawet. A, szkoda, czyli rozwiązałem tą zagadkę dla niczego w sumie. Ty, gruby nohalu, co tam powiesz? Te postacie naprawdę fajnie wyglądają z tymi dziwnymi nohalami, twarzami i w ogóle, i posturami. To wioskowy hall! Jaki macie tu interes? Jeżeli przeprowadziliście się do wioski, zalecam wypełnienie formularzy, zmianę adresu. O nie, nie. Nie po to tu jesteśmy. Bez względu na to, każdy odwiedzający musi wypełnić pewne formularze. Zaczynajcie z tymi. Formularze jako zagadka, nieźle. 16, przed chwilą mieliśmy 100 którąś, a teraz 16. Tringles and Ink. O, Triforce. Patrzcie, Triforce. Aha. A. Chodzi o to... Ile razy musimy zanurzyć pióro w atramencie, by ten cały trójkąt wypełnić? Widzimy tutaj, cztery pola wypełniamy jednym razem, jednym razem zabraniem użycia tuszu. Ale tak jak na to patrzę, to możemy takie małe kwadraciki wypełnić. Tak. Patrzcie, czy ja dobrze widzę tutaj, ty. Czyli tak naprawdę musimy tylko 3 wypełnić. Musimy wypełnić tylko 3. Bo ten środkowy i tak będzie wypełniony. No tak to jest przy Triforce. Ten w środku tak naprawdę nie istnieje. Ale i tak zostanie wymalowany. Czyli musimy tylko 3 wymalować. Okej, czyli starczy nam w sumie na 4. Czy jak? Czy dobrze rozumiem? No w każdym razie, policzmy te trójki. Ale policzmy w każdym trójkącie te... trójkąty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. 21 podzielić na 3? 7. Pap. Brrpa. O, nawet zadziałało. Ciekawe, czy to będzie teraz poprawne. No mówię, że niektóre zagadki pamiętam i dość niedawno oglądałem przecież Let's Play, pół roku temu. Ale przypomnij sobie coś takiego, to też sztuka. Albo wpaść na to. Za pierwszym razem chyba potrzebowałbym dłużej. Dobra robota, świetna robota. Jak już pewnie zauważyłeś, że każdy w tej wiosce ma bzika na punkcie zagadek. Szczerze doradzam z...
Szczerze doradzam rozwiązywać tyle zagadek, ile się da. Tak przy okazji, radzę odwiedzić babunię Ridleto. Jak? Ridleto? Ridleton. Tuż obok. Babcia Ridleton, Ridleton tuż obok. Jest ona prawdziwym skarbem w dziedzinie zagadek, ale nie zawsze jest w domu. A, mamy kolejne gizmo, kolejny przedmiot do... kolejny taki badziew, taki rupieć. Zobaczmy. Gizmo to jest rupieć, prawda? Tak. A, mamy cały ogon. Wielu by zabijało dla takiego. Jak tam z obrazem? Też mamy nową część. Ale zarazem to taka część, która nic nam nie daje. Jeszcze się z tym poławimy później, jeszcze się z tym poławimy. O, jakie coś nowego? Dźwięk. Przecież to już czytaliśmy. Nie. I don't care. Nic się nie zmieniło w sumie tutaj. No to powiedziałbym, są tutaj jakieś monety, monety, monety. Musi być tu jakaś moneta. Ej. Jedna. W sumie jak dotąd użyłem tylko... trzech monet użyłem jak dotąd. I to było w tym... w tej zagadce z wagami, gdzie trochę powycinałem. No, przestań tutaj... Luk. Dobra. No to powiedziałbym, że wychodzimy stąd. Drzwi otwierać! Babunia jest od razu obok, co? No, a później ją odwiedzimy. A może w ogóle jej nigdy nie odwiedzimy, na razie jej nie potrzebuję. Gdzie ja jestem? Ej! Co? Co to jest? Co się dzieje? Profesorze, zauważyłeś, że te drzwi mają inny kolor niż inne drzwi w tej okolicy? Super. Nie chcę mi się tego wszystkiego tłumaczyć. Napis, House of Puzzles, tak, tak, bla, bla, bla. To jest pewnie ta babcia. No, rzeczywiście, tak, tu jest taki napis, no widzisz, super, zajebiście. Small talk, jej. Ale babci nie ma w domu. He. No jak nie, to nie. No to idziemy dalej. Pup. Ty, stary, co tam u ciebie? Stachem, ten stary. On ma taki fajny śmiech, co? Kie. No jak leci? Zwiedzacie wioskę, co? Tak, rozwiązywanie zagadek to jedyny sposób, by tu przeżyć. Wioskowi mieszkańcy mają bzika na ich punkcie. No, mają bzika na tym punkcie. No to co powiesz na zagadkę? Trochę praktyki uchroni się przed wstydem później. Czemu niby wstyd? Miałbym to w dupie. Tych wszystkich mieszkańców, tutaj dziwaków, co będą się ze mnie śmiali, to niech się śmieją. Ja się z nich śmieję, bo mają takie dziwne nosy. Dobra, bez jaj. Jako non-konformista trudnego życia jestem twoim człowiekiem, jeśli chodzi o zagadki. Zawsze coś znajdę. Ti. I co takiego dla mnie przygotowałeś? Numer 17. O, 30 pikaratów. 390 tak przy okazji. 39 znowu. A. Trzy obrazki są takie same, jeden jest inny. A, to trzeba, tylko są odwrócone, co? Mogę obracać? Nie mogę obracać. Muszę obracać głową. A jest takie samo jak B. To jest jasne. Te dwa są już takie same? Jak jest C? Nie wiem. C? Nie, czekaj. Co tam z D? D jest tutaj. Tutaj tak. Tutaj tak. Oho. D jest inne. Trochę się musiałem przyjrzeć, ale... Hmm?
Luke mi ma w angielskiej wersji trochę dziwny głos. Ja często grywałem sobie w niemiecką wersję i tam było bardziej znośnie, ale dobra. Jej! Kie. Pokazałeś tej zagadce, gdzie jej miejsce. Trening robi mistrza i jeszcze ci coś to... jeszcze ci się to opłaci. Możesz podziękować zawsze, gdy będzie to stosowne. No to do zobaczenia. O, kolejny kawałek. No super, dostajemy tutaj wiele tych obrazów. Super. In. Hotel. Cześć. O, witajcie, witajcie. Witajcie w jedynej gospodzie w Saint-Mister. Albo raczej w Saint-Mister. Mister, jak to kurczę się wymawiałem? Saint-Mister. Musicie wiedzieć, że mamy tu rzadko gości. No, bardzo rzadko mamy tutaj gości. Już przed chwilą to mówiłem, ale zapomniałem o tym. O, dzień dobry. Madame, szukamy kwatery na noc. Czy masz jakieś pokoje, które moglibyśmy wynająć? O, moje gwiazdeczki, co za okropny moment. Aktualnie odnawiamy wszystkie pokoje. Wszystkie nasze pokoje gościnne. Jedyne pokoje, które zostały, które są wolne, są na poddaszu. Jeżeli nie zdecydujecie bardziej... Jeżeli się na nie zdecydujecie, bardzo wygodnie je wam udekorujemy. Urządzimy. Mam nadzieję, że pobędziecie u nas. Trochę czasu minęło, kiedy taki elegancki dżentelmen jak pan się u nas zatrzymał. Pokoje nie są duże, ale spełniają swoje wymagania. Czy możesz wrócić później? A ja zrobię, co w mojej mocy, by przyrządzić te dwa pokoje. Jak najlepiej. I wygodnie. O, dziękuję. Ale nie musisz robić sobie kłopotów z naszego powodu. Jedyne, czego potrzebuję, to miejsce do spania. Co do tego, wszystkie nasze łóżka są odnawiane. Ale nie martw się. Mama Beatrice postara się o zastępstwo dla was. Skończę, zanim zmrok zapadnie. Tutaj coś sprawia, że to miejsce przypomina... Co? A, patrzcie tutaj, teraz zawsze możemy tutaj na szybko wracać do pokoi. Nie, będziemy mogli urządzać nasze pokoje, dokładnie, to jest też taki gimmick w tej grze. Tutaj coś sprawia, że to miejsce przypomina dom. No właśnie, teraz dostajemy tutaj za jakiś czas takie przedmioty, na przykład... szafy, krzesła, łóżka i tak dalej. Różne takie rzeczy do udekorowania pokoju. I możemy je dawać albo Luke'owi, albo Leightonowi. To jest dość ciekawe. Stolik? No, Leighton. Leighton dostanie stolik. No i będziemy mogli się tutaj tym zajmować. Ty. No dobra. Pamiętam, że ty masz jeszcze zagadki dla nas, paniusia. Pokaż no. O, witaj, dżentelmenie. Mam tu parę zagadek w rękach. Czemu nie spróbujesz? No co takiego teraz dla mnie przygotowałaś, paniusia? Of dust and dustpan. O nie. A, to jest to, tutaj. To pamiętam. Tutaj trzeba jedynie... Patrzcie. To jest mocno łatwe. Jedyne, co trzeba zrobić, to zmienić tutaj dwie zapałki. Pup. Mamy. I jest. I pup. Skończyliśmy w sumie. To jedna z tych strasznie łatwych zagadek. Ale trzeba wiedzieć, co zrobić, nie? Ja akurat wiedziałem. No. Zmiotka. Tak wygląda zmiotka i do śmietnika. Pup. Super. O, zupełnie jak podejrzewałam. Jesteś człowiekiem, który zna się na zagadkach. Patrzcie, jakiś dywanik. Proszę, Leighton. Leightonowi się przyda dywanik. No.
Masz jeszcze jakieś zagadki, proszę pani? Ma pani zagadki? Tak. No, ma kolejną zagadkę. Nie, nie ma. E? Gdzieś były tutaj ukryte zagadki? Wiem, że tutaj było więcej. Tu jest zagadka ukryta, he? A tak, obraz. Pamiętam to. To jest fajna zagadka. Zagadka z obrazem. Tyle czasu potrzebowałem, żeby ją za pierwszym razem zrobić. Bo nie wiedziałem, co zrobić, ale teraz pokażę wam. To jest takie fajne. To jest taki typowy... fajny trik. Patrzcie, tutaj odwrócić, tu odwrócić. He? What's going on? Co się dzieje? Co się stało się? He? Czy to możliwe? Nie wiem. Może odwrócimy, co? Tu. No to może tu... ty? Pa-pał. Hmm? No proszę, proszę. Bo musimy to też odpowiednio odwrócić, tak żeby było fajnie, żeby wyglądało to też dość... normalnie. Jak to wygląda? To w ten sposób? Nie. To tutaj to jeszcze obrócić? Wygląda lepiej? Nie. W ogóle nie wygląda lepiej. To może tu. O! Aha! O, proszę. Nie pamiętam, czy to miało tak wyglądać, ale tutaj to czarne. Ma wyglądać jak kobieta. Tylko to odwrotnie akurat. Pop. I... yeah! Udało się. To są fajne zagadki. Takie rzeczy lubię, to jest to, co ja lubię. Ale dlaczego Luke to musi rozwiązywać zawsze takie fajne rzeczy? Ale i tak, mamy punkty! No nie, to ja to rozwiązałem, Luke. Nie ty, to ja. Tak? Dobrze. Cieszę się, że się rozumiemy. Mogę iść na górę? Gdzieś tutaj muszą być monety. Monety... o, jedna jest. O! Nie! Nie chcę z tobą gadać, nie! Czyżby kolejna zagadka? Wybrać inny pójść. Jakie inna zagadka? Dobra. Nie ma. Może tu nie. Tu. Dobra. No to wychodzimy stąd. Chyba już wystarczająco długo się zabawiliśmy. Powinniśmy lepiej wrócić do szukania Claudii, profesorze. No, co ty nie powiesz? Ty jesteś naprawdę takim towarzyszem, którego trzeba kopnąć w dupę, żeby się zamknął. Okej, co tam tutaj mamy w naszych pokojach? Tak, oczywiście, możemy też cały czas tymi przedmiotami, te przedmioty zamieniać. Dawać je Luke'owi albo Leightonowi, zależnie od tego, czy nam pasuje, czy nie. To też taka minigierka, można to dopasować tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby Luke był zadowolony, żeby Luke był zadowolony, żeby nasz inny przyjaciel był zadowolony. Tutaj właśnie, widzicie, tutaj szczęście. Niedobrze, e? Jak to niedobrze? Nie podoba ci się? Nie. A teraz? MIP. No musimy to tak udekorować, żeby byli szczęśliwi. Żeby im się podobało. A, dam jak na razie tobie, Luke, to. A jemu dam... no proszę, to na stolik się przyda jak na razie tobie. Później, jak będziemy mieli więcej przedmiotów, będziemy mogli to zamieniać i dopasować, żeby byli tutaj bardziej szczęśliwi. No właśnie. Nie. Tak, ale to najlepsze, nie? To wcześniej mówił, że potrzebuje tylko łóżka, teraz mówi no good. What a dab! Zamknij ryj, Luke. Zamknij ryj. Luke. Ile zagadek już? O, ile już gramy? Czas szybko leci. Chwileczkę, co ja tam widziałem? Jakiś nowy wpis w dzienniku? Claudia, tak. Looking for the inn. Tak, tutaj jest opisane, żeby znaleźć sobie kwaterę. Back to chasing Claudia. Dalej będziemy szukali Claudii. Okej, okay, no to są takie mało ciekawe wiadomości. Ale mogę wam przeczytać, co tutaj jest napisane teraz. Znaleźliśmy miejsce do przenocowania, lecz i jedyna gospoda w mieście jest pod remontem. Jedna gospodyni zaproponowała nam przygotowanie dla nas pokoi na poddaszu. A teraz musimy znaleźć kota. Czyli priorytety i tak dalej. Trzeba stawiać. A co tutaj mamy? A tak, patrzcie tutaj. Teraz możemy tutaj znaleźć monety. Wcześniej tego nie mogliśmy, bo jeszcze nie wiedzieliśmy o tym.
Ale widzimy, mostu już nie da się podnieść. Niestety. O nie! Co? Most jest podniesiony! To jedyne wyjście z Sant Mystere. Wygląda na to, że jesteśmy jak na razie zamknięci. Utknęliśmy w tym miejscu. O mój... Tak, oby ten koleś znalazł odpowiednią wajchę, żeby opuścić most. Well then, my boy. No dobrze, chłopcze. Możemy tylko czekać. Załatwmy nasze sprawy w wiosce, tak. Ale ja szukam tutaj... Jest tu gdzieś jeszcze, jest tu gdzieś. Nie, ale tu jest zagadka w samochodzie, pamiętam, tylko nie pamiętam co to za... A nie, już chyba kojarzę co to za zagadka była. Tak, tak, Leighton Mobil. Jak Batmobil, Leighton Mobil. Spokojnie, to jest mała zagadka samochodami, tak żeby się trochę tutaj... Nie możemy się tam dostać, ale możemy się trochę pobawić. Parkowanie, to jest super, to... Okej. Aha. Okej. Czy to tak, czy to ma tak być? Pojęcia nie mam. Możliwe. Aha. Okej. Mogę się ruszać tylko do tyłu i przodu. Super, to jest... Tak lubię moje samochody. Aha, proszę bardzo. Udało się. Może potrzebowałem zbyt dużo przycisków i tak dalej. Ale i tak, udało się i to się liczy. 50, wej. Dobra robota, chłopie, to jest za... O, znaleźliśmy znowu przedmiot. Co tutaj takiego znaleźliśmy teraz, pokaż no. Gizmo, znowu jakiś badziew. Nóżka! Nie, coś innego. Ale jeszcze trochę będziemy potrzebowali tutaj, zanim psiora zbudujemy. No ale kiedyś będziemy zadowoleni, prawda? Kiedyś nam pomoże chłopiec. Okej, ludzie, powiedziałbym, że... Tutaj zakończymy odcinek. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych przyszłych oraz przeszłych projektów, bo wtedy macie zawsze coś do roboty, a my w następnym odcinku będziemy dalej szukali Claudii i prawdopodobnie ją znajdziemy. Cześć, hej!